Jesteśmy bezpieczni. Don Casio, gala FEN 41, także Kas, już może wspomnijmy na początku o gali sportowej. Co Cię tu sprowadza? No, tutaj moi koledzy. Walki sportowe również? No na pewno teraz pooglądam sobie, bo no, nie będę balował dzisiaj, więc a tak to przyjeżdżałem bardziej na zabawę. A teraz sobie na pewno poobserwuję te walki sportowe. No i zobaczymy. Kasiu, z tego co wiem, to miałeś operację już na jeden łokieć. Jak wygląda sprawa z swoim drugim łokciem? Jak wygląda też rehabilitacja tego łokcia? No ten łokieć dobrze idzie. No ja już bym nawet ponawalał, już na jakieś sparingi nawet poszedł, tylko profesor mówi, żebym na razie rehabilitował, żebym nie przeciążał, żebym zbyt dynamicznych ruchów nie robił. No więc się stosuję, chociaż no ja bardziej wierzę w podświadomość, a nie w te jakieś tam statystyki, lekarskie porady. Więc mówią, że 4 miesiące rehabilitacji i dopiero będzie sprawna ręka. No wydaje mi się, że po dwóch już będzie gotowa, żeby po głowach bić. Na 13 września druga ręka. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że tak po dwóch miesiącach już dojdzie do pełni sprawności i już będę mógł na sali normalnie trenować, bo to trochę mi tego brakuje. Możliwe, że przez to, że rehabilitacja jest bardzo nudna i aż tak mnie kusi, żeby worek pobić albo pójść na sparingi. No, więc tyle. Jeszcze się wtrącę, tylko moje ostatnie pytanie, Kasiusz. O co chodziło z tą akcją, z tym wypadkiem samochodowym? Zrobiło się o tym głośno, a potem się okazało, że to była podpucha. No akurat no, auto mam na gwarancji, więc coś tam jak co 20 tysięcy je się serwisuje, żeby sprawdzili, czy płyny są dobre, czy nie. Coś tam wykryli, powiedzieli, że i tak na gwarancji masz, no to zostaw auto na 4 dni. No to odbierałem sobie nowe, a że mam kreatywną banię i wyobraźnię, no to sobie mówię, a zobaczę jak takiego bejta puszczę, ilu jest ludzi takich kurwa zawisnych, wiesz, żeby napisać coś złego, wiesz, że demoralizujesz młodzież, demoralizujesz ludzi. No i od razu sobie sprawdziłem, bo to tak trafiło do tego starszego grona, nie do młodych, bo młodzi tam mieli to gdzieś. No i zobaczyłem, ilu nieudaczników życiowych mnie obserwuje na Instagramie, więc to wszystkie swoje żale wypisywali mi, bo akurat nie wchodzę przeważnie w tą drugą skrzynkę. Ale tutaj sobie ze smakiem poczytałem, jak ludzie... Zaskoczony byłeś liczbą tych, którzy pisali? Byłem trochę zaskoczony, no, że ale sporo też, wiesz, takich fajnych napisało. Też lubię taką adrenalinę, bo ja lubię adrenalinę. Ja uważam, że bardzo dobrze jeżdżę. Rozsądnie, pomimo, że na 4 auta 2 rozbiłem, ale tylko jedno z mojego powodu, że mnie poniosły konie mechaniczne, dlatego teraz jak brałem furę, no to wziąłem 200 koni, a nie 400. No i naprawdę uważam, że jeżdżę bardzo dobrze. Nie mam tych odruchów, nawet lewo-prawo, bo tak to pewnie bym już się nieraz rozbił, bo wiesz, czasem się pruje tam, nie wiem, i nawet 260, a tirowcy w ogóle kierunku nawet nie dają. I dobrze, że nie mam tych odruchów lewo-prawo, bo pewnie już bym nieraz w bandę przywalił, a tak to jadę do końca, mówię. No i w ostatniej chwili przeważnie się ci tirowcy reflektowali, ale ja i tak na nich nie byłem zły, bo sobie mówię, ja lubię się postawić w ich sytuacji i mówię, kurde, jakbym jeździł tirem, to też bym miał pewnie wyjebane i bym jeździł sobie po lewym pasie, bo co mi się stanie? No i mówię, dobra, co ja mam się na nich złościć? Mają w dupie, bo co, ja mam autem, ja się rozwalę, a oni nie. No i tak to wyglądało, że sobie zrobiłem bekę, żeby zobaczyć, jak ilu jest zawisnych takich ludzi i z kompleksem Don Casio. Z kompleksem Don Casio. Tutaj jesteś na gali FEN. Wróćmy trochę do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o te wydarzenia w MMA. Pewnie wczoraj, nie właśnie, oglądałeś wczoraj galę FEN? Tak, oglądałem. I co to o tej gali sądzisz w ogóle? Może Sarius? Spodziewałeś się więcej po nim? Znaczy no, fajna gala. Więcej się spodziewałem, na pewno większość ludzi nakręcił ten konflikt Murańskich i Jarka Tańculi. Spodziewałem się więcej po Mateuszu. Ojciec, stary Muran, ja uważam jak na te lata, zajebiście wytrzymał 5 rund non-stop po głowie dostając, więc pełen szacun za to. Mateusz bardzo słabo uważam, naprawdę. Myślałem, że ma naprawdę szansę nawet wygrać z Jarkiem, a tu
słabo, nie? Uważam, że słabo, tak jak, ale on chyba, nie wiem, czy widziałem, czy jakiś urywek gdzieś mi mignął, bo jeszcze żadnych tam wywiadów nie oglądałem, ale coś chyba mówił, że nie, to chyba inny zawodnik mówił o tym, że go przerosło to, że chyba Kacper Boński, urywek widziałem, że może, że wygrywał i za bardzo uwierzył w siebie, to pomyliłem, ale Mateusz chyba też. Tak, to przerosło, rzeczywiście, można tak powiedzieć. Wygrał z jednym, z drugim i nagle tu wytrwał z Donkaso królem, wszystkie 4 rundy chyba tam były, no ale ja 10 treningów robiłem. No i chyba go to przerosło, za bardzo uwierzył i no słaba, ta walka słaba, tak to no... Przyjemnie w miarę się oglądało. Ta bez limitu, byłem zaskoczony, bo stawiałem na Kacpra. Ale jednak nie wiem, czy nie lepiej by było to na rundy, bo potem to już tak trochę nudne się od 10 minuty robiło, że oni tylko się trzymali, ale fajnie szacunek dla Dubiela, że skończył, że udało mu się i był w miarę świeży. Kolejna walka. Ksajo Konop, nie wiem. Moim zdaniem Konop 2 pierwsze rundy wygrał, więc, ale nie oceniam, nie wiem jak to tam sędziowie, ale no na pewno Marta Linkiewicz według mnie wygrała, na pewno kurwa się nie zgodzę, 30-27, co to było za punktowanie, no przecież moim zdaniem drugą i trzecią na pewno Marta wygrała, ale okej, no pewnie jakby nie była te 29-28, to pewnie jakoś by to sędziowie uargumentowali. Wiadomo, no ja się kurwa nie znam na sędziowaniu MMA, ale te 30-27 to samo to już pokazuje, że tam jakiś wałek był, nie? Ja uważam, że Marta Linkiewicz super metamorfoza. No i kibicuję jej, bo nie powinna się poddawać i iść cały czas do przodu. Pas królowej powinien należeć do niej i z królem się spotkać i sobie byśmy zrobili razem zdjęcie. Kasiusz, jak oceniasz wczorajszy występ Marcina Wrzoska? No z jedną ręką tego Sedesa pierdolną, no daj spokój, no się śmiałem po prostu, nie? Śmiałem się tylko, że Sedes chciał tam do mnie coś sapać i mówi, że będę najłatwiejszym rywalem. No, to takie właśnie gadanie, jak ktoś ma taki kompleks Don Casio i zazdrości mi wszystkiego, to gada, że najłatwiejszy myśli, że mnie tym uszczypie. A ja sobie spokojnie, nawet na te zaczepki nie reagowałem jakoś mocno, bo bym mógł nagrać jakiś materiał, na te inne zaczepki też ostatnio dużo było. I od Boxdela, i od tych jego przydupasów. Ale mówię, dobra, kit, będzie okazja, to sobie tam powiem, mnie to przecież nie rusza. No a Sedes tylko pokazał, jak ja bym go szybko skończył. No skoro Wrzosek z zerwanym bicepsem jedną ręką go 3 razy posadził na dechy, no to ja bym go w pierwszej rundzie. Tym bardziej, że naprawdę mi się lepiej boksuje z tymi wyższymi. Bo z małymi, to tak naprawdę ja im ułatwiam. Bo ja mam styl półdystansowy. No to jak wchodzę z mniejszym, to tak naprawdę mu ułatwiam. On nie musi mnie ganiać. Ja mu wchodzę, ułatwiam i on się tam boksuje. A z tymi wyższymi, to jak ja wejdę w półdystans, no jak on po dole siadał na dechy, no to naprawdę, no pierwsza runda, maksymalnie to by była pierwsza runda, końcówka i by siedział na dechach, ale już by nie wstał. Mateusz Murański parę razy wspominał o potencjalnym rewanżu z tobą. Po tej wczorajszej walce ma to jakikolwiek sens? Nie, no mówię, ja tam byłem po 10 treningach, a i tak 3 razy leżał i to nie po dole, tylko jak sobie oglądałem na powtórkach, no to 2 razy w szczękę dostał, więc no naprawdę, no nawet ja tak jak sobie tam w domu z większym towarzystwem, to tak myślałem, że Mateusz może zaskoczyć w tej walce, no a tu nie pokazał nic, no i tak sobie analizowałem, bo mówię, kurde, no nawet jak się nie czujesz na siłach, żeby wygrać walki, to jak wiesz, że zaraz twój tata wychodzi z tym samym rywalem, no to jakoś, jakaś jest w tobie motywacja, żeby coś mu zrobić, żeby go coś uszkodzić, a tu nic nie było, nie? Totalny, no nudna, bardzo nudna walka, nie? Wielkimi krokami zbliża się gala Prime Show MMA 3. Prime MMA chyba jako pierwsze w historii organizuje walkę dziennikarz kontra zawodnik. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. I kto jest tutaj twoim osobistym typem? Michał Cichy czy Adrian Jones? A, że Cichy dziennikarz, no? Dobry żart, ale... nie, no ja... Znaczy... Bliżej mi do Michała, ale jakbym miał stawiać kupon, no to na Ciosa, bo raczej wolę na pewniaków stawiać. Wiesz, no sami tak. Bukmacherzy też pokazali, więc no...
wiesz, bliżej mi do Michała Cichego, jednak poprowadziliśmy trochę konferencji, no i tak jak pytasz o konferencję, no to już w poniedziałek, 29 sierpnia, Prime Show MMA 3, też tam ujawnimy całą kartę walk, więc naprawdę będzie się działo, jestem zadowolony z tej karty. Zobaczycie mnie w nowym garniturze, z domu Dynysa oczywiście, pozdrawiam panią Grażynkę. No to w tej walce jakby no, cios deklasuje, nie? Tego pseudodziennikarza. Piękna puenta w takim razie, no to czekamy na twój powrót, czekamy na te gale, czekamy na konferencję i do następnego razu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.